mam niekłamany zaszczyt zaprosić Państwa na podróż w czasie. Wprost do kabaretów przedwojennej Warszawy. Gwiazdą wieczoru będzie największa indywidualność warszawskiej sceny kabaretowej, Hanka Ordonówna, a może Maria Pietruszyńska, dziewczyna urodzona na woli. W czwartkowy wieczór 20 października w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego został wystawiony spektakl muzyczny Ordonka Dziewczyna z Woli. Opowiadał on o życiu niezwykle barwnej postaci, jaką była w okresie dwudziestolecia międzywojennego Hanka Ordonówna, gwiazda przedwojennego kabaretu i kina. W jej repertuarze było wiele znakomitych utworów, zarówno lirycznych, jak i komicznych. Najbardziej znane to Na pierwszy znak czy Miłość ci wszystko wybaczy. Spektakl był swoistą podróżą w czasie, ukazującą życie artystki. Hanka Ordonówna urodziła się w 1902 roku w Warszawie, zmarła w 1950 w Bejrucie. W przedstawieniu ukazane zostały zarówno wesołe, jak i smutne momenty z jej życia. Wszystkiego jest po trochu, bo podróżujemy przez całe jej artystyczne życie, więc są i momenty łatwe wzlotów i są momenty upadków, są momenty trudne, wojenne. Widzowie zobaczyli początki kariery Ordonki grającej scenki rodzajowe w warszawskich kabaretach. Panna Florciu! Panna Florciu, ja pragnę koguta, żebym takie szczęście miał, że kocham panią okolicznie nie przymierzając. A co pan Kipek widzi we mnie ładnego? Przecież ja mam taką brzydką twarz. Ja pluję na twarz! U mnie grunt to serce! Później doceniano już artystkę wykonującą swe wielkie szlagiery o miłości w warszawskim Kwi Pro Kwo i podróżującą po świecie. Mówisz mi, że kochasz mnie, te słowa są jak opiół. Odurzasz mnie w tym dziwnym śnie, słowami. Zaprezentowane były też wiersze jej autorstwa z tomiku piosenki, których nigdy nie śpiewałam, oraz fragmenty niepublikowanych wspomnień, listów i pamiętników. Był też czas II wojny światowej, więzienie na Pawiaku, potem aresztowanie przez NKWD i ciężka choroba. Na scenie zaprezentowali się aktorzy z warszawskiego teatru I tak zagramy. Premiera się odbywa też na Woli w Warszawie i tak, że po premierze go graliśmy, ten spektakl graliśmy regularnie, teraz trochę rzadziej i raz na jakiś czas pojawiamy się. I stąd pomysł na to, żeby pojawić się również w Kozienicach. W spektaklu wystąpili Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Dominik Wieder i pochodzący z Kozienic Radosław Mazur. Akompaniament zapewnił Marcin Piotr Łopacki. W powstanie spektaklu zaangażowało się także wiele innych osób. Był to reżyser Szczepan Szczykno, była to jego idea, jego scenariusz, jego reżyseria. Scenariusz bazujący tak naprawdę na życiu Ordonki, mniej lub bardziej. Spektakl składa się z jej własnych piosenek, a raczej z piosenek po prostu epoki, które po prostu budują całą tą atmosferę. Scenografia była autorstwa Beaty Paruch. Spektakl nagrodzony został przez widzów gromkimi brawami. W gronie przybyłych była też zastępca burmistrza do spraw społecznych Małgorzata Bebelska. Organizatorem tego wydarzenia był Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka przy współpracy z Fundacją Szafa Kultury. Spektakl został zrealizowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, dzielnicy Wola.